Spróbuję teraz podsumować wszystkie te przykładowe ćwiczenia, które tutaj pokazałem. Nie są to wszystkie ćwiczenia. W przyszłości obiecuję, że będzie ich więcej na moim blogu i na YouTube. Ale chciałem powiedzieć, że to są same suche ćwiczenia. Powtarzam raz jeszcze, są kierowane dla tych, którzy rozpoczynają, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z żadną książką, z żadnym nauczycielem i chwała Bogu, bo z książkami tak, ale nigdy z żadnymi nauczycielami, którzy uczą rzeczy, o których pisałem na innym blogu, ale to już jest nieważne. Ćwiczycie fizycznie. Przez pierwsze miesiące, przez pierwszy rok, a nawet półtora roku ćwiczycie fizycznie. W międzyczasie gracie sobie na akustyku. Na akustyku musicie uczyć się ballad, na bazie których uczycie się nazw dźwięków składających się w akordy, a więc też nazwy akordów. Kiedy już opanujecie kilkanaście ballad i kiedy już rozpracujecie sobie mięśnie, zaczniecie sobie pomalutku improwizować pod te właśnie akordy, pod te ballady na bazie tych ćwiczeń, które tutaj pokazałem. Jak ćwiczyć te ćwiczenia w ogóle? Pokażę wam teraz, jak ja sobie czasami improwizuję w domu. Spotykam się i tak dalej, i tak dalej. Jest to chaos, z którego wyłaniać się będzie harmonia i czysta artykulacja. Pół roku temu, rok temu robiłem tak samo i szło mi to fatalnie. Dzisiaj, chociaż nie ćwiczę wcale dużo, ale trochę jednak ćwiczę, wychodzi mi to lepiej. Myślę, że za jakiś rok, może dwa, może pięć, nie spieszy mi się, zacznę to robić bardzo płynnie i z tego właśnie, że zacznie mi to wychodzić płynnie i poznam jeszcze pewne skale, pewne interwały, pewne schematy dźwiękowe. Będę układał już jakieś improwizacje melodyczne, które będę mógł wykorzystywać we własnych utworach, które będą składały się z podziałów riffowych, z pasaży melodycznych, z taktu jakiegoś, z jakiejś rytmiki i tak dalej. To wszystko właśnie służy temu, żeby kiedyś wejść do studia, czy usiąść z kumplem i po prostu zwyczajnie coś zaimprowizować, nie zastanawiając się, jak i co zagrać. Jedynym problemem na koniec pozostaje wyrobienie sobie słuchu i tego, żeby odegrać to na gryfie, co się w głowie rodzi. Dobrą metodą jest na to zagwizdanie, nagranie sobie na MP3 albo na dyktafon, czy na jakiś inny nośnik i odsłuchując to, starasz się znaleźć te interwały, te właśnie dźwięki, które żeśmy sobie zagwizdali. Ja tak ułożyłem kilka ballad. Są na razie niedopracowane, ale jak tylko się zbiorę w sobie, na pewno na YouTube te utworki się pojawią i sami zobaczycie, że komponowanie muzyki wcale nie jest takie trudne. Warunek jest podstawowy. Improwizacja, technika, warsztat techniczny, no i potem osłuchanie się.
stabilizacja lepiej wychodzi niż same suche ćwiczenia, do których tak naprawdę nie przygotowywałem się, pokazałem je z biegu. Miałem taki spontaniczny wieczór, usiadłem przy komputerze, nagrałem, pokazałem. Oczywiście ćwiczenia te, które pokazałem, już wcześniej opisałem na blogu, ćwiczę cały czas, urozmaicam, czego tutaj nie pokazałem wszystkiego, no bo przecież nie sposób wszystko pokazać, ale naprawdę ćwiczę i tak jak właśnie wam pokazywałem. Aha, i jeszcze powiem na koniec, bo pewnie jeszcze tam jakąś konkluzję dodam w przyszłości, że płynność grania na gitarze osiąga się dopiero po jakichś 5 latach grania. Pierwsze 2 lata i pierwsze poznawania tych technik nie gwarantują, nawet przy bardzo częstym odgrywaniu ich, prawidłowego zagrania. No to już trzeba być mistrzem, jakimś bardzo wyjątkowo zdolnym człowiekiem, żeby po roku, dwóch zacząć grać tak jak Matrach, czy Satriani, czy Waj. No, powiem tak, to jest ciężka praca, wiele lat wprawy, aż to wejdzie w krew, a stanie się rutyną, aż te wszystkie pasaże, kroki i manualne czynności staną się po prostu zwyczajnie rutynowo. Wtedy dopiero można myśleć o płynnym graniu, o płynnej artykulacji, o tłumieniu, o komponowaniu później jakichś utworów. Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że moje rady się komuś przydały, a szczególnie tym, którzy dopiero sobie kupili gitarę i nie wiedzą, jak zacząć ćwiczyć. Pamiętajcie, każde z tych ćwiczeń... Rano oczywiście. Każde z tych ćwiczeń ćwiczone monotonnie, wielokrotnie powtarzane, z czasem staje się lekkie, przyjemne, łatwe i proste. No i tyle, co mogę powiedzieć na sam koniec. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.